Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Jesteśmy na Wojowniku, nagrywam to w trakcie trwania eventu, dokładnie w niedzielę, tego 4 razy letniego, tak zwanej letniej wyprzedaży. Wy to pewnie dostaniecie jakoś później, może w poniedziałek, może we wtorek, no ale nie chcę wam spamować tam kilkoma filmami w jeden dzień, tylko tak bardziej chcę to sobie jakoś rozbić. Ale okej, co na tym Wojowniku? No na tym Wojowniku za wiele do roboty nie mamy, nie będę tutaj oszukiwał. Ostatnio sporo grzybów mi poszło na twierdzę, niestety skipnęliśmy sobie ją do 18 poziomu, żeby te paczuszki jakieś tam lepsze leciały. Może troszkę salkę podbiję i potem na następne skarby jakoś będę chciał mieć chociaż na 19, a może już nawet na 20. Wszystko zależy, jak będziemy stali z surkami, ile nam dzisiaj poleci. No dzisiaj już zrobiłem jeden pasek i praktycznie nic mi nie poleciało do twierdzy, także no warto było inwestować w tą twierdzę, żeby na ten 18 skipować, no ale co zrobić. Tu mamy akademię 15, więc też troszkę skipłem, ale no spoko, zawsze to tam jakiś dodatkowy expik się przyda. No i co dzisiaj? Dzisiaj mam nadzieję, że znajdziemy jakąś broń, bo broń to tak naprawdę jedyna rzecz, którą chcielibyśmy wymienić i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, jaką będę chciał wymienić. Przebieraliśmy się tutaj na 7 leveli temu, tarcza bez ulepszonej jakości przedmiotu, które nam wyleciała dzisiaj, dała mi 9, więc ulepszoną może mi będą itemki dać 13-14, no nie ma sensu. Na następnym epiku się tam poprzebieramy, na razie będę chciał zmienić tylko i wyłącznie broń, żeby to jako tako wyglądało. Dobra, tutaj jest na golda. Także okej, szukamy, no może też pachołką bronię pozmieniam. Pokażę wam też tutaj, jak wyglądają w ogóle lochy. Coś tam ostatnio poklikałem, no tak jak mówię, Wojownik to jest jedyna klasa, gdzie klikam non stop bez tam żadnego czekania na odcinek i tak dalej. Więc te lochy mam bardzo dopchane. Teraz cel to jest tutaj, to 13 piętro, może tego zrobić. No i tego gula w końcu. Już tutaj dwóch wojowników na serwerze go pokonało. Mianowicie tutaj Tracer, który już w ogóle ma 360 trzeci level, także no już ciężko z nim będzie, i Pikachu, którego tutaj nie widzę na ten moment, poczekajcie, może ja sobie po prostu wpiszę. No Pikachu ma prawie 356, ale z tego co wiem, właśnie tego pokonał, tego gula, i generalnie już tam 500 tornado popchnął, więc no jak my popchniemy, to i my będziemy, w sensie no jak my pokonamy, to i my tego expa dużo dostaniemy, bo potem to pada wszystko praktycznie za darmo. Okej, tutaj ta jakaś broń nam wypadła, ale nie będziemy jej brać, tak mi się wydaje, chyba że do kibelka na jakieś tam przyszłe dni może się przydać. No i zobaczmy, no tak jak mówię, no grzybów nie mamy jakoś wybitnie dużo. O, plus 15 tarcza nam, no to tarczę możemy w sumie podmienić, dlaczego by nie, to sobie weźmiemy to tak, bo i tak ta tarcza, poczekajcie, o właśnie, to też zepsułem, powinienem to zrobić na starcie. Mamy tutaj prawie 14 maurę, także już sobie tą 14 dobijemy, też na pewno by mi mocniejsze, no widzicie, plus 17, także no mocniejsze itemki by mi leciały, no ale trudno. Dobra, tą tarczę możemy rozmontować, bo na pewno nam są potrzebne nam są surowce, i ulepszymy ją sobie razy 7, tak jak było wcześniej, żeby była, to będzie coś tam w razie do kibelka. No nie, no nie dają nam, no te 15 statystyk na itemku, no to nie jest nie wiadomo ile, żeby tam, wiecie, zabijać się i po prostu wymieniać, no tutaj nam dało 15 na przykład. Także mówię, no szukamy tylko i wyłącznie broni, tylko nas broń interesuje. Jeżeli broń wymienimy, to może coś poklikam, w takim sensie, że po prostu no tego gula będę próbował, albo ewentualnie to 13 piętro tutaj jeszcze z wami, no ale zobaczymy, jeżeli nam oczywiście ta broń w miarę szybko poleci, no bo jeżeli nie, no to będzie lipa. No to w takim wypadku co zrobić? Tu w ogóle sprawdzam runy, ale po co te runy tutaj, to jest tragedia, jeżeli chodzi o tego wojownika. Gdybym wiedział, że będzie taka aktualizacja, że te platyny będzie się opłacało, że te platyny się będzie opłacało mieć, możemy temu podmienić, skoro już jest, to na pewno bym tutaj bardziej się spinał, żeby właśnie te platynki, nie będziemy tej runy podmieniać, pal licho, żeby właśnie te platynki zdążyć, żeby jak najszybciej je zdobyć, to wtedy byśmy mieli o wiele już większe te runy, a na razie widzicie, że to wygląda tragicznie, no na razie mam tylko 3 platyny, także no szału nie ma, przez to też w tych broniach mam bardzo słabą runę, no ale co zrobić. Dobra, szukamy dalej. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No już jedna broń wypadła, także wojownika mamy z głowy, no tylko właśnie niestety problem w tym, że nie była ona wybitna pod względem rozrzutu. Tak to byśmy ją sobie na pewno dla siebie przytulili, no ale jak sami widzieliście, tam 25 średnich, czy tam 26 nam wypadło, dokładnie 26, także to wcale nie jest mało. Tak się zastanawiam, czy na wszystkie cechy my chcemy wyjmować, ale chyba nie, chyba jak już szukamy, no to będziemy szukać jako takiej porządnej.
Tutaj jest plus 19, plus 750, no to w sumie to możemy podmienić. Jak już się przebieramy, jak nam daje już prawie 20, no to niech będzie, to podmienimy. Tylko ja tutaj mam też EQ do awki, żeby nie musieć się przebierać. Także musimy niestety tą runkę sobie znaleźć inną, no ale spoko, nie ma problemu. Tarcza jakaś za 3, plus 2. Za 8 milionów, tutaj znowu jakaś klata, no ale tracimy sporo pancerza, także nie ma to sensu. Rękawice, które też, no rękawice to w sumie przed chwilą wymieniliśmy, także nie ma co. Dobra, no szukamy dalej. No ta broń jakaś fajna, kurde, żeby nam poleciała, plus 18, ale tracimy pancerz. Tu jest na wszystkie staty, więc też nas nie interesuje. Klata plus 17, znowu tracimy pancerz. Hełmik 485, ten ma 472, ale pancerza bardzo dużo stracimy, no to nie ma to najmniejszego sensu. Tutaj w ogóle te bronie też, o jest jakaś broń, o i to jest bardzo fajny rozrzut, no fajny, powiedzmy, że fajny. 26 średnich, mogły być te średnie mniejsze, no tracimy troszkę na tym rozrzucie, ale nie ma tragedii. Także zamieniamy runę sobie tutaj, cyk, w ten sposób i co dalej, chyba odzyskujemy klejnot. Tak, dajemy temu. I dobra, czyli broń mamy podmienioną, także to jest jak najbardziej spoko. Chcielibyśmy teraz też im podmienić te bronie. Powiedzmy tak, do 1500 sobie jeszcze poszukamy. Jak tu w ogóle z paskiem? No nie ma sensu wymieniać. Niech będzie. No jeżeli nam dadzą jakoś więcej pancerza czy coś, to wtedy będę myślał nad zmianą. Ale jeżeli nie, to po prostu będziemy skipować te rzeczy, bo mówię, no nie ma sensu się na tym wojowniku przebierać, biorąc pod uwagę, że za wiele leveli nie wbiliśmy. Ostatnio się tak przebraliśmy, że się napaliliśmy bardzo dużo. O, tutaj może być, nie, też, bo ten hełmik nam bardzo dużo daje pancerza. I tak naprawdę nic w lochach nie pchnęliśmy, także no moim zdaniem teraz się nie opłaca grunt tą broń wymienić i mieć z głowy wszystko. Jest jakaś broń od ognia 30%, więc ta runka nawet niezła, z tym, że właśnie na wszystkie cechy, także no niestety nie ma co. Te bronie właśnie nie chcą tak fajnie lecieć. Jestem po przebieraniu na berserku, też tam ten odcinek już pewnie macie na kanale, jak ten wleciał, to też tam nie jestem zbytnio zadowolony. Co prawda przebrać się przebrałem tak jak chciałem, no ale też mi tam sporo runek niestety nie poleciało. Takich jakich bym chciał, na 3000 grzybów tam żeśmy wydali, więc no sporo niestety, ale co zrobić, takie życie. Na następnym epiku może już w końcu dopchamy sobie ten full secik i na tym berserku też. Dobra, mamy jakieś buty, łączna odporność 12, no to nas nie ciekawi. No kurde, żeby jakąś jeszcze broń chociaż z jedną, żeby zwiadowcy nawet podmienić. Tutaj jest, zobaczcie, no ale i tak tracimy pancerza, bardzo dużo mamy tego pancerza w naszym hełmie, 5500, no to jest sporo, sami musicie przyznać. Dobrze by było jeszcze jakąś runkę lepszą znaleźć, bo to 29% na zimno to nie jest wybitne, ale z tego co ja patrzyłem, to ja mogę zaledwie 31% mieć maksymalnie na ten moment, także no szału nie ma, nie oszukujmy się, szału jakiegoś dużego nie ma. No ale co zrobić, no jeżeli bym miał tą runę lepszą, to i z tym gulem by miał o wiele prościej, no ale niestety nie mam, więc no trudno. Musiałem te runy, no liczyłem, że mi więcej tych ulepszeń poleci platynowych do tego epika, w sensie do następnego na pewno mi więcej poleci, bardziej byłem zaskoczony po prostu tym obecnym epikiem i liczyłem, że mi właśnie ich więcej poleci, żeby tych run tam jakoś dobić, no żeby chociaż ze 40% w tej broni mieć, to już jest taka w miarę fajna wartość. No i dzięki tej wartości byśmy, myślę, mogli coś z tym gulem już tam kombinować. No ale niestety, jak sami widzicie, no szału nie ma. Dobra, tutaj zobaczcie, no więcej trochę pancerza, ale znowu na wszystkie cechy. Tak, niestety ta gra działa. Ulepszona jakość 3%. Już te runy jakoś wyglądają, tylko że no inne runy nas bardzo nie ciekawią, tylko i wyłącznie te na broni byśmy chcieli. No a sami widzicie, że one są nie takie bardzo wybitne. Dobra, no jeszcze powiedzmy te 25 grzybów, jeszcze zobaczmy, może jakaś broń by nam wyleciała, fajnie by było na pewno. O, i jest jakaś broń, obrażenia od ognia 27%, ale tutaj wrzućmy do tego i mamy dla zwiadowcy, więc tak naprawdę git, plus 32, tylko my byśmy chcieli tą runę jednak mimo wszystko podmienić. Tutaj sobie robimy odzysk klejnotu, dobra, cyk, i dobra, i tyle. Tak naprawdę nie będziemy się więcej przebierać, zaraz tutaj sobie spróbuję ogarnąć, tu zaczarujemy. Tutaj musimy zaczarować też to i to. I tak naprawdę
Aha, bo ja muszę z powrotem wrócić do tego w ten sposób. I co my, czy mamy wszystko zaczarowane? Wszystko, dobra. Czyli teraz tak, tutaj widzę, że mi się coś świeciło chyba dla wiedźmy, dokładnie. Teraz tak, to możemy w teorii rozmontować, bo i tak już tutaj dzisiaj do kibla nic nie wrzucimy. Także dobra, niech to sobie pójdzie na rozmontowanie. Temu broń jeszcze zaczarujemy, żeby już miał. I okej, okay, no nie zmieniliśmy broni magowi, ale trudno, nie ma co płakać. Tą broń ja bym chciał ulepszyć razy 8. W ten sposób. Te rękawice ja bym chciał ulepszyć razy 7. W ten sposób, no i tyle, no już nie mamy więcej surowcy. Z tymi surowcami też jestem do tyłu przez to, że tą broń jedną przez przypadek tak naprawdę rozmontowałem, którą powinienem... No powinienem ją po prostu rozmontować bez wrzucania do kibla. Ja tam, to było pamiętam rano, jakoś koło 5:00 stwierdziłem, że o, załatwię kibel i rozmontowanko. No a zapomniałem, że właśnie bronie z kibla nie oddają. Przez to teraz mamy broń jedynie razy 8, a tą resztę razy 7. A powinniśmy mieć już tak naprawdę no wszystko razy 8. To już by tak fajnie wyglądało. No ale dobra, nieistotne. Mamy troszeczkę golda. Możemy tutaj, myślę, że pokonamy już ten portal. To jest mag. Fajnie jakby tutaj jakieś krytyki, no dokładnie, posiadały z naszej strony 16 milionów, 17, dobra, no i ostatni hitek, więc spoko, portal pokonany, zawsze coś. Tutaj mamy wszystko porobione, możemy sobie jeszcze zamienić wygląd, żeby już, albo nie, pal licho z tym wyglądem. I tak chyba za 2 tygodnie znowu tutaj będziemy coś kombinować na tym woju. No chyba, że za wiele nie popchniemy, nie? Nie zmieniam tutaj tego opisu, bo no wymieniliśmy zaledwie 2 przedmioty, albo dobra, no już zmienimy, żeby pasowało. Zrobimy sobie to. Zmienimy sobie to. Nie, to była ta tarcza. I zmienimy sobie te rękawice, tylko które one były, chyba te, z tego co kojarzę, bo to są od tego setu. Dobra, git, no i co, i chyba wejdziemy w te lochy, pokazuję wam tutaj na koniec odcinka, co w ogóle pokonałem, bo pokonałem na przykład tutaj to 13 piętro, pokonałem, no kilka lochów siadło, jakby nie było, więc dobra, na razie sobie wejdziemy do tego motu z podbijakiem i czy on by był tutaj do zrobienia, zobaczmy, mam w ogóle trochę golda, też by było dobrze go wyładować po pierwsze na HP, 3350 już mamy i dobra, i idealnie teraz będziemy sobie lecieć w expika, w sensie w expika, w siłę po prostu golda, nie? Bo w expa to idziemy cały czas. No ten motu wydaje mi się, żeby był do zrobienia, także możemy go tu poklikać. Może nawet 355 dzisiaj wbije, jeżeli on by padł, jeżeli byśmy tam zawki dobili, to wydaje mi się, że można by było zrobić to, tylko że właśnie no trzeba go pokonać. Do Kunegunda broń wymieniłem i sobie, czyli tak naprawdę dwóm najważniejszym postaciom, jeżeli chodzi o walkę właśnie z tym motu, no bo to jest wojownik, jakby nie było. Potem mamy tego 10, no z nim to już jest problem, o wiele większy problem, tam to już jest blok też na dłużej, jakby nie było. No ale dobra, zobaczymy, no kurde, co chwilę, o ile on tu ma, prawie 200 milionów HP, co chwilę mu schodzimy tak do 30, 40, sami zresztą widzicie. Także no jakby tam jakoś fajniej te uniki u Kunegundy podziałały, to wydaje mi się, że on by był do zrobienia. No to jest chyba jedyna opcja na ten moment na jakikolwiek exp, bo chyba nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić w tym momencie. 7 milionów tam było, no kurde. Ale to jest właśnie dowód na to, że można go zrobić, że jest na to jakaś szansa. No próbujemy, próbujemy. Zobaczymy, powiedzmy do 1000 grzybów go jeszcze pomęczymy. Jeżeli by nie padł, to może spróbujemy coś innego. Tylko mówię, no nie mam za bardzo pomysłu, co ja bym mógł tutaj klikać na tym wojowniku. 24 miliony, ok. 58 tam było, 51. No jest ta próba, są te próby cały czas bliskie, tam jakiś lag. No ale niestety nie padł nam. No szkoda, może by też wyleciało. Jakby nam w ogóle jeszcze, jakbyśmy go pokonali, jeszcze wyleciała broń dla maga, to już w ogóle by było idealnie. Ale chyba aż takiego farta mieć nie będziemy. No cóż, no może jakbyśmy magowi wymienili broń, to ta próba, która tam miała 8 milionów, to by padł. Tak mi się wydaje. No ale co zrobić, no widzicie, że tej broni tak łatwo wcale nie znaleźć. Równie dobrze mogłem jeszcze 1000 grzybów wydać na bronię i w ogóle tutaj lochów nie klikać. No też chciałem, żeby ten odcinek był taki, można powiedzieć, ciekawszy. No bo z Berserka było tylko i wyłącznie przebieranie, bo tam, no mówię, szukaliśmy jeszcze tych run, żeby już mieć te maksy. No i niestety nam tam zaledwie 2 runek brakło, jednej na łączną odporność, a drugiej na 60% jeszcze na broni, tam bodajże dla maga. Także no mieliśmy dosyć dużego pecha.
bo ostatnio jak szukaliśmy tych run z maksymalną ilością, to nam z maksymalnymi wartościami bardziej, to nam o wiele częściej leciały, aniżeli właśnie teraz, gdzie tych run notabene mieliśmy więcej, więc w teorii szansa powinna być większa, no ale niestety tak działa ta gra, że jest dużo losowości tutaj. No cóż, no a ten moduł jeszcze 80 prób, no ale zobaczcie, że paść nie chcą, tam dosłownie nie wiem, no jeden blok więcej, jeden unik więcej, już by padła ta próba, gdzie było 8 milionów, no ale sami widzicie, że on się tutaj nie poddaje niestety. No cóż, no niestety, no co mogę więcej powiedzieć, no jest lipka na tym wojowniku, bo wszystko mamy tak dopchane, jeżeli chodzi o lochy, do samego końca tak naprawdę, co tylko mogliśmy kliknąć, to kliknęliśmy. No i teraz jest problem, jeżeli chodzi właśnie o tego wojownika, właśnie z tego powodu, że no sami widzicie jak to wygląda. Nic nie chce nam jakoś bardzo łatwo paść, zwłaszcza, że no my jesteśmy wojownikiem, więc też te lochy są dosyć ciężkie do zrobienia. Dobra, na razie damy mu odpocząć, zobaczymy czy ten zakręt leby był do zrobienia. Tutaj by Kunegunda musiała podziałać, bo to jest wojownik, no i on bije dosyć sporo, no ewentualnie jakieś nasze bloki, ale wygląda, że na razie nie, więc nie ma co go tutaj męczyć. Tutaj jest mag, ale no to nie ma opcji z tego co widzę. Poczekajcie, no jak z tym gulem te próby wyglądają? No tak do połowy mu tam schodzimy z tego co widzę, no ale jeszcze no 48 milionów tam było ze 148, czyli 100 mu zbiliśmy. No ale jest to ciężkie do zrobienia, no nie ma raczej opcji, żeby jeszcze go tutaj machnąć. No zobaczcie, no takie generalnie tak około średnio do połowy mu schodzimy, nie? Więcej nie. Także no jeszcze niestety musimy się tutaj wstrzymać, jeżeli o tego gula chodzi. No te statystyki nie wyglądają wcale tak źle, no ale co zrobić. Dobra, czyli jest ten gul. Okej, co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakiegoś maga, którego mam w ogóle u siebie na łowcy. Także chyba nie jesteśmy go w stanie zabić. Tak mi się wydaje, no bo tutaj też ten hemoridor jest bardzo, ale to bardzo mocno dopchnięty. Także chyba nie ma opcji. No popróbujmy może z 30 grzybów, tak do 850 zobaczymy. No ale nie, no to jest zbyt silny mag jeszcze dla nas. Mimo, że jesteśmy wojownikiem, więc ci magowie wcale nie są takim trudnym wyzwaniem dla nas. Ale jakby nie było, ten niestety jeszcze jest. Dobra, czyli go już tutaj nie ruszamy. Kogo my mamy dalej? Meduzę. No i czy tą meduzę my byśmy byli w stanie pokonać? Ona ma inteligencję 20 tysięcy, no ale tego HP ma dosyć sporo. Zresztą 305 poziom, no to ona nam za wiele nie da, więc chyba nie ma co jej klikać. Tutaj mamy Lucjusza, no i czy ten Lucjusz byłby do zrobienia? Jego też mam na zwiadowcy, śmieszna sprawa, ale niestety no on też jest za mocny tu jeszcze dla nas. No mówię, magowie dla woja są łatwi, ale tu aż tak wydaje mi się, że nie przeskoczymy, troszkę jeszcze tych statystyk potrzebujemy. Tutaj jest Aleksa chyba też nie zrobimy, bo on jest tutaj wojownikiem, bije bardzo dużo, no i jeszcze blokuje. Także no nie, ostatnio go w ogóle na łowcy też zrobiliśmy, jeszcze Loki tak samo, to jest zabójca, on unika, także no nie ma co. No i ten, tutaj mamy tego wojownika, to jest chłopięcy Brian, 126 milionów HP, 50 milionów mu zostaje tak średnio. Prawie 60 tysięcy siły, więc no bardzo dużo. No to jest coś pokroju silnego gula, no jak silnego gula machniemy, to i tego machniemy. I tak samo na odwrót w teorii. No ale sami zobaczcie, że tutaj w ogóle mu tu nic nie robimy praktycznie. Jest dosłownie lipa i to duża lipa. No dobra, no chyba go nie męczymy. Chyba wracamy do tego 13 piętra, no i będziemy tam klikać tego motu, dopóki go nie zbijemy, no bo to jest chyba jedyna realna, powiedzmy, opcja na to, żeby właśnie jakiegoś expa na tym odcinku ugrać. No i sami widzicie, no teraz są... Dobra, padł to w miarę szybko, super. Fajnie, że udało się go pokonać, ale Boże, tu nam bardzo dużo jeszcze brakuje tego expa. To my chyba raczej z dwa paski nam zostały, raczej tego 355 dzisiaj nie wbijemy. Gdzie on tutaj jest? No nie mówcie, że się nie za... A nie, zapisał się. Nie, co jest? Włodzimierz Motowładny. No nie, to nam się nie zapisał z tego co widzę. Poczekajcie, zróbmy tutaj jakąś walkę pierwszą, lepszą. Na przykład z tym kolegą. Aj, nie zapisałem standardowo. Dobra, no to zróbmy z tym magiem. Zapisz. No kurde, dwa razy mi się klikło. Dobra, jeszcze raz. Cyk, okej. Walki.
No i niestety, ten Włodzimierz nam się zapisał zamiast tamtego, no to już sobie pooglądaliśmy. Dużo właśnie tu miałem takich sytuacji, gdzie nie mogłem zapisać, bo mi się tak szybko klikałem, że się po prostu bugowało. No i teraz jesteście, można powiedzieć, naocznymi świadkami, że właśnie znów coś takiego się wydarzyło. No ale trudno, grunże pokonany, troszkę tam expa dostaliśmy. Mamy coś dla zwiadowcy, ale niestety to jest tylko plus 9, więc nawet nie ma sensu mu podmieniać. Rozmontujemy sobie, zawsze to epic. I co więcej, no i czy my coś tutaj możemy jeszcze popróbować pokonać? Wydaje mi się, że ciężko, no nawet sam nie mam pomysłu, co mógłbym próbować, żeby tutaj padło i żeby jeszcze tego expa skądś urwać. No powiedzmy tego maga. No kurde, on tak coś jakby miał paść, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że raczej ciężko z nim. No zobaczcie, no my mu tutaj też do połowy schodzimy maksymalnie. Dobra, to poczekajcie, na razie go zostawimy i te... No dawaj. I tą meduzę spróbujemy, bo ta meduza tam troszkę klikaliśmy, miała jakąś jedną bliską próbę. No chodzi mi o to, żeby jak najbardziej się zbliżyć do tego 355 poziomu. No i potem sobie z tej samej jawki dobić po prostu ten poziom. No tamtego Włodzimierza, czyli tego 10 w 13 piętrze, no to już długo na pewno nie zrobimy. Także w ogóle nawet nie ma szans, żeby cokolwiek tam podziałać, jeżeli o niego chodzi. Także no mówię, no sami widzicie, teraz jesteście, można powiedzieć, naocznymi świadkami, że na tym wojowniku są wszędzie, ale to dosłownie wszędzie bloki i ciężko cokolwiek tutaj zrobić. No ta meduza też, z tego co widzę, nie będzie za bardzo chciała paść. Dobra, no a ten chłopięcy Brian, no tutaj jakieś, wydaje mi się, że są bliższe próby aniżeli u tego gula. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że po prostu ma mniej HP troszkę. No ale powiedzmy do 400 grzybów. Do 400 grzybów na niego wydamy, spróbujemy, zobaczymy. Może i coś by tutaj się udało. No a jeżeli nie, no to trudno. To chyba farmianie dalej, statystyk wszystkiego. No i może na kolejnym epiku wreszcie uda się to pokonać. No to jest strasznie słabe, biorąc pod uwagę, że ten Tracer i Pikachu już ich pokonali, bo dzięki temu oni są strasznie, ale to strasznie do przodu. Głównie Tracer, Pikachu to tam... Pikachu ma bardzo wymaksowane lochy, ale tego expa nie ma za wiele. No a Tracer, sami widzicie, jak to wygląda, że no... Naprawdę jest bardzo mocny i Tracer ma bardzo podobne gemy do nas, więc tam generalnie, o, 14 milionów tam było, więc tam generalnie no ta przewaga jakby wynika z tego, że raz, że ma lepiej ulepszone itemki, a dwa, że po prostu z samej jawki, z samego tam, wiecie, czystego expa bez lochów ma ogromnie dużą przewagę, więc to też jest jakby dosyć istotne. No tam sami widzieliście, była próba 14 milionów. Także no kusi, no bo tu nigdy nie wiesz, ile ten twój wojownik zrobi bloków. No może być taka próba, gdzie on tych bloków zrobi naprawdę max, będzie blokował co drugi cios czy coś w tym stylu, no i wiecie, i on by padł. Ale to chyba była taka idealna próba, gdzie jeszcze troszkę, tak z 21 tysięcy siły myślę, że jakbyśmy mieli, no i tego HP wiadomo troszkę więcej, to wydaje mi się, że już byśmy mogli faktycznie realnie się zapatrywać na to, żeby tych wojowników popokonywać, czy to właśnie w tym 13 piętrze, w sensie w 13 piętrze, czy to właśnie w Tornadzie, czy to właśnie tutaj w tym Esterosie. No ale dobra, wygląda na to, że nie ma opcji w ogóle go tutaj cokolwiek zrobić. Klikam darmówkami Tornado, to też swoją drogą co godzinkę się staram klikać, może tam jakaś fajna próba siądzie, no ale z tego co widzę, na razie jest ciężko. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja wam jeszcze popokazuję, bo mam tutaj jeszcze awkę do zrobienia i tak dalej, popokazuję wam te lochy, które zrobiłem poza odcinkami, między innymi choleryczka Hanach, to ostatnio padło, tutaj 3 krytyki z naszej strony, ona 2 zwykłe hity, praktycznie 15 grzybków na nią i udało nam się ją pokonać. To było 23 sierpnia. Samowar Blady to jest zabójca, tylko że ten zbugowany. No i też nam tutaj padł dosyć szybko, z tego co kojarzę, więc spoko, że tak wyszło. No to musieliśmy jakieś konkretne krytyki. W ogóle śmiesznie, że my blokujemy ten jego silny cios, a ten teoretycznie, w sensie silny, ten niezbugowany cios blokujemy, a ten drugi w nas wchodzi po 8. No ale on padł dosyć szybko. W ogóle ten samowar na każdym kącie pada szybko. Nie wiem, czy to nie wynika z tego, że on po prostu jest właśnie zbugowany. No ale co zrobić? Dobra, lecimy dalej. Wężoustny, tego już możemy odznaczyć. Wężoustny też nam padł, to jest mag. No tutaj mocny krytyk. On w ogóle dużo bije, z tego co widzę. Zobaczcie, 20 milionów.
Okej, no i tu nam zostało 1 300 000 i on też padł, więc spoko, bez tyjka Bella to jest dokładnie tak samo mag, tylko że w uświęconej tradycją w szkole magii. No i jaki teraz plan na tego wojownika? No na pewno te runy jakoś w miarę zraszować, żeby mieć chociaż no te 40% za 2 tygodnie, wątpię, że mi się uda, żeby udało się dostać tyle. No ale generalnie po prostu no te runy zraszować, żeby jak największy procent w broni sobie znaleźć i wymienić tą broń, żeby mieć właśnie na no 35% chociaż, jak nie lepiej, i wtedy te lochy próbować, bo wydaje mi się, że tutaj głównie to jest właśnie wina runy i ewentualnie delikatnie statystyk, no ale też tutaj poulepszam te itemki, będę się starał i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, bez tyjka to tak wyglądało. Te infernusy, to są w ogóle 2 lochy, infernusy i ten drugi. Kto tam ogląda serię z wojownika, to wie, że my ostatnio próbowaliśmy ich pokonać, ale się nie udało, bo nie mieliśmy odpowiedniej runy. Mieliśmy runę, która nie działała, bo to wam mówiłem tam w którymś odcinku, że jest taki błąd, nie wiem czy on nadal występuje, czy już nie mam pojęcia, że żadna runa w ogóle w lochach nie działała, oprócz właśnie na zimno. A my mieliśmy wtedy runę tam bodajże na błyskawice, prawie 30%, no i to było to takie przebieranie, gdzie nie mogliśmy totalnie nic popchnąć. No a się okazało, że to był właśnie powód i na drugi dzień jak się dowiedziałem o tym błędzie, ja tam w ogóle o nim nagrywałem odcinek osobny, więc kto chce to tam sobie znajdzie. Zmieniłem sobie właśnie broń, żeby miała runę na zimno i od razu mi padły i te infernusy i tam jeszcze kolejny loch, to był tam jakiś hemoridor z tego co pamiętam. Także no faktycznie błąd jakiś musiał być, bo one padły praktycznie za darmo. Dobra, no tutaj mocny krytyk, to wygląda tak jakbyśmy mieli przegrać, no ale tutaj widzicie wchodzą bloczki, tutaj jakieś krytyki z naszej strony też musiały mocniejsze wejść, zobaczcie ile bloków na sam koniec. To jest właśnie to, że ten wojownik jest nieobliczalny, no i prawie 39 milionów hit i pokonani, a dokładnie, no i właśnie tego Uruka Urksi, to tak jak mówiłem, to jest Hemoridor, tak, czyli wojownik. No tutaj ta walka będzie dosyć długo trwała. No ale dobra, no pooglądajmy już, jak się zaczną te mocniejsze hity, to powiedzmy, że troszkę przyspieszy. No tu 10 milionów 9, też sporo bloków, prawie 11, znowu 6,8, to też jest fajny rozrzut, że tu, o zobaczcie, tu krytyk za 13,5, a tam dopiero był za niecałe 7, też śmieszna sprawa. No i znowu wygląda tak, jakbyśmy mieli przegrać, ale tutaj jakieś bloki musiały z naszej strony wchodzić. No i tyle, no bardzo jestem ciekaw, ile Kunegunda zrobiła w tej walce w tym 13 piętrze dzisiaj. No ale chyba się niestety tego, no to znaczy no na pewno się nie dowiemy, bo niestety nam się to nie zapisało. Dobra, to odznaczamy i tyle, także ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę. Taki mini evencik z wojownika, byłem świadom, że za wiele tu nie zrobimy, więc tylko sobie tą broń zmieniłem, loch jeden pokonałem, więc w sumie można powiedzieć, że jestem zadowolony. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jakiś komentarzyk i tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!